A ja poproszę duszonego zająca, trzy kurczaki, cztery miski cielęcego gulaszu, dwie kuropatwy z dodatkiem żabich udek, słodkie buraczki, miskę, winogron, ogromno zestaw deserów, ah, ah, ah. i na końcu do tego sześć dużych kaw! Przynęta zarzucona, rybka złowiona. W miasteczku głupców jest sekretna łąka. Co to za cyr? Ja tylko ha! Kota w y, bajce Pinokio. Gra się, myślę, tak jak każdy inny zły charakter. On ma jakąś tam swoją psychologię. Z całą pewnością jest idiotą w odróżnieniu od lisicy, no ale jest jej partnerem w tych wszystkich ciemnych interesach. Pinokio Colodiego towarzyszył mi od e, dzieciństwa. Czytałem tę książkę kilkakrotnie. E, no, powiedziałbym, że jest to moralitet. Znaczy, wszystko zło do nas wraca, a dobre uczynki e, procentują. E, bardzo mądra bajka z, z przesłaniem należy się uczyć kochać rodziców, postępować dobrze i, i wtedy wszystko będzie w porządku. Pinokio, nie masz oś A Gdybyś był grzeczny, stałbyś się w nagrodę prawdziwym chłopcem, no, prawda? Co mi się narzuciło w tej wersji Pinokia to dość łagodna kreska. Ona mi przypomina. Zresztą reżyser to powiedział i to słuszne, przypomina mi taką radziecką, niegdyśniejszą kreskę, dość łagodną. Ale myślę sobie, że bajka jest dosyć okrutna, co też ją różni od innych, może poza japońskimi animacjami. Okrutna w tym sensie, że no, dzieci mogą się przez chwilę bać, ale myślę, że paradoksalnie każdy z nas lubi się czasem bać.